Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, Pan Szachuś. Moi drodzy, gram partię klasyczną na liczesie. Rzadki widok. Mamy dużo czasu, bo 25 minut na zegarze, więc będzie sporo omawiania posunięć. Mam nadzieję, że mi się to uda. A tymczasem, zagrałem D4. Mój przeciwnik odpowiedział: skoczek F6. Zauważmy, że. Yy, tutaj yy, przeciwnik ma ranking 2, 280, ja 2, 259, więc sobie gramy dalej. No dobrze, skoczek w 6 no to C4. Sprawa naturalna, pionki idą do centrum. Teraz zobaczymy, czy czarne, jaki czarny wybiorą, wybiorą debiut. No właśnie, jest y, posunięcie E5, czyli y, mamy tutaj gambit budapesztański. Tak mi się wydaje, że tak się mówi. Nie budapesztański. E, ok, e, teraz tak, muszę sobie przypomnieć: e, to znaczy, tak, zbić na pewno zbiję. Teraz muszę sobie przypomnieć, jak tu dalej to grać. Bo tutaj przeciwnik zagra mi skoczkiem na G4. Ok, skoczek G4 będzie chciał mi zbić pionkę. Teraz taką partię analizowałem Rubinsteina. Goniec F4 tam się zagrywało, aczkolwiek jest też ciekawe zagranie E4. Jeśli skoczek wybije, to F4. Wygląda to bardzo obiecująco i bardzo ostro. Może to będzie też atrakcyjne dla nas wszystkich. Z drugiej strony, taki ruch, goniec F4 jest ciekawy i na przykład po skoczek C6, skoczek F3 będę bronił. Goniec B4, takie posunięcie Hetman E7. Tak, on mi zbije, ja zbiję. Tu zbiję to do końca. Zbiję to skoczkiem, skoczek zbije. I tak jest taki C5 ruch. Tam jest takie posunięcie C5, bardzo ciekawe. No, chyba, że zagram ten E4. Wiecie co jednak zagram to. Spróbuję zagrać tak jak Akiba Rubinstein. Na podstawie partii, którą kiedyś analizowałem. Oho, ho, 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 ho. ho. Yy, przeciwnik zna teorię, ta teoria w latach 1900 coś yy, była mniej znana. Ok, no muszę zagrać gońcem na g3, goniec g7 wyskoczy pewnie, goniec g3 zagrać muszę. Myślę, że h5 nie, nie, nie działa, bo jest h4. Goniec g7, no tak jak przypuszczałem. No dobrze, teraz tak, mogę zagrać tu, on zagra tam. Yy, hmm, I co dalej? To jest ciekawa rzecz. No, Hetman D4 nie wchodzi w grę, bo jest D6, tu się będzie bronił skoczek. No, myślę, że, myślę, że skoczek F3 zagrać trzeba. Tu skoczek C6 wyjdzie na pewno. Dobra, i teraz tak. Hmm. Tego pionka będę musiał oddać i będzie pozycja w miarę równa, chociaż jak tu zagram, chociaż nie zaraz. Może skoczkiem na C3 najpierw zagrać. No tak to jest, tak się tutaj teorii nie zna. A nie znam Gram teraz, już na totalnie, bo nie znam. Wiedziałem, że taki ruch G5 istnieje teraz. Tak, skoczek C3, skoczek bije. Mhm. Skoczek bije, skoczek bije. No i tam E3 jakiś taki chyba normalny, tak mi się wydaje. No tak, chyba trzeba zagrać, trzeba wyprowadzać figury. Nie ma wyjścia. Trzeba w ten sposób. No i co? Tutaj będzie chyba bitka dokładnie, tak, jest atak na piona teraz pytanie czy taki ruch jest, nie jest lepszy ale chyba nie, bo tutaj troszeczkę mi Hetmana przytrzymuje, po prostu wybijemy to sobie tu goniec raczej nie wybije, no pozycja myślę, że jest koło równości, aczkolwiek ten pionek jest atrakcyjny, no i teraz tak ym, pytanie, czy zagrać sobie na E4, ale nie skoczek wróci, mi na D4 zajmie polanie. myślę, że E3 trzeba sobie zarzucić od razu Tutaj gońcem pilnujemy tego piona, i teraz tak jakiś H4 mi chodzi po głowie, żeby tego pionka zaatakować i zepsuć strukturę. Na przykład, jak tak zagra, to będę miał tutaj opcję gońcem na F4. Ewentualnie jeszcze H5 byłoby wtedy chyba świetne, więc tutaj H4 mi chodzi teraz po głowie. A po wybiciu po prostu wybiję. Struktura pionków będzie lepsza. Tak teraz mi się to wydaje, że to może być spoko. Jeszcze mogę grać z planem Hetman C2. Fajnie na diagonali patrzeć i y, spróbować zrobić długą roszadę. No, zobaczymy, co on tutaj wymyśli. Ma sporo czasu. Y, też y, fajnie byłoby w sumie, jakby zrobił roszadę. Potem F5, abym mu zbił skoczka, no zbijam, zbija. A ja, Hetman, D5 z No, ale to już troszeczkę abstrakcja. Za daleko wybiegam. Za y, słabe ruchy tutaj czarne by wykonywał w tym momencie. Po ruchu E3, no nie wiem, zobaczymy, co przeciwnik zrobi. W ogóle, co to jest za gracz? Około 2400 w blicu. No to chyba w miarę solidny. Zdaję sobie sprawę oczywiście, że przy tak długim czasie no, ludzie mogą generalnie próbować, wiecie co, nie? Kantować, tak? Ale z drugiej strony mam nadzieję, że tutaj przeciwnik jest uczciwy po tych pierwszych ruchach. Tak to chyba wygląda. No, trzeba zakładać, że ludzie są uczciwi e, podczas gry w szachy. E, no, myślę, że te g5 jest sporym problemem. Jakby było g6, to, to nie byłoby tak łatwo już tam atakować. A tutaj już mam punkt zaczepki, więc może to być taki atut. Jak przeciwnik tak długo myśli, to wydaje mi się, że tu coś tu takiego może występować, że, że, y, że myśli o tym, że mogę mu zagrać y, h4. No tutaj... Y, IRE FM nie wiesz o tym, że szachuś też potrafi grać dobrze technicznie. Kiedyś bynajmniej tak było. Oj tutaj się pojawiła kropeczka. Zielone zniknęło. Nie zniknęło. Jakiś problem z internetem miał. G4. No dobra, róg G4. Przeciwnik zagrał od razu, róg G4. Dobra, teraz tak. Mogę zagrać w zasadzie tak. Jak on mi wybije, ja wybiję, to wierzą. On mi D5 kopnie. No chyba nie, to teraz tak Może, może Zaraz, zobaczcie, ja mogę wybić tu On wybija i ja biję tutaj On może wybić Zepsuje mi strukturę, zagrać D5 Ale tam wchodzę i mam świetnie Jeszcze raz, muszę się teraz bardzo poważnie nad tym zastanowić ten Goniec jest silną figurą, ale on mi chyba oddaje piona Jak zbiję tu On mi zbija, ja zbijam tu No i teraz zakładam, że on zagra od razu D5 hmm, Właśnie Bo ten goniec będzie tutaj naprawdę potworem Pion niby to pion, ale ja mogę zagrać na przykład wtedy hetmanem na h5, zaatakuję gońca, on wybije, ja wybiję, szachów żadnych nie ma, tu się pionek pilnuje. Wydaje mi się, że to może przejść, jest to niezwykle kuszące, ale z drugiej strony, no mam trochę czasu, mogę się zastanowić, może jakoś go strategicznie tutaj ustawić, może h4, on h5. No nie, tutaj chyba nie będzie to dobrze wyglądało, skoczek będzie zbyt silnie stał. Jak go tutaj przez F4, będę chciał atakować, on wybije, ja wybiję. Tak, to będzie struktura mocno naruszona. Tego nie chcemy. Wydaje mi się, że trzeba tutaj zbić. Słuchajcie, no chyba bije. Bije, jeszcze raz przepatrzę. Tak, tak, pionek. No i muszę mieć odpowiedź. Hetman H5 Aha, jeszcze jest taki ruch. Aha, nie może tutaj zagrać, bo ja kopnę. Tak. No dobra. No dobra, no to jedziemy. No to jedziemy, bierzemy tego pionka, nie ma się nad czym zastanawiać. Jak cierpieć to za coś, o ile to będzie cierpienie, bo wydaje mi się, że cierpień tutaj i katuszy nie będzie. No, on się zastanawia długo, nie wiem nad czym, no musi odbić oczywiście. E, ja wybiję sobie tutaj tego pionka i tylko liczę na ten ruch D5, który może być groźny, bo D6 to jest mniej raczej groźny. Po prostu sobie odejdę wtedy hetmanem na H5 na przykład. I tu zawsze z gońcem mogę mieć świetną współpracę po tych białych polach. No zobaczymy. A przeciwnik ma jakiś problem chyba z internetem, bo na razie ma tutaj kółeczko niezielone, a więc no nie chciałbym, żeby wrócił, bo partia robi się ciekawa. No przeciwnik ma tutaj zobaczcie 100 sekund jeszcze na powrót. No mam nadzieję, że wróci, że ten internet mu tam będzie działał, bo tutaj się robi dosyć ciekawie. No nie chciałbym, żeby ta partia się w ten sposób skończyła, bo takie partie mnie nie za bardzo interesują, szczególnie też wyniki. Także trzymam kciuki za to, że za półtorej minuty, w ciągu półtorej minuty tutaj wrócisz do mnie, mój drogi przeciwniku. No cóż, słuchajcie, no w trakcie sobie można oczywiście jeszcze raz pokminić troszeczkę. Goniec na E5 i Hetman bije. Takie jest założenie. No tak, to wygląda dobrze jednak, pionek więcej. To wygląda dobrze. Może przeciwnik się aż tak przestraszył, że tego piona straci, straci i uciekł. Nie no, oczywiście nie, żartuję sobie e, tutaj. Y, no, wydaje mi się, że podstawił piona. G4 nie może być dobrym posunięciem. No ale cóż, ma niecałą minutę na powrót. No to nieciekawie. No to niezbyt ciekawie. No dobra, y, jeszcze chwilkę czekamy tutaj na, y, na przeciwnika. Miejmy nadzieję, że dotrze do mnie. Pół minuty zostało. No i prawdopodobnie się nie uda. No nie chciałbym tego, nie chciałbym tego. 10 posunięć. No zapowiadała się fajna rozgrywka. Rzadko kto się zgadza tutaj grać partię klasyczną na 25 minut. No cóż, było, była, dobra, była dobra okazja. No zostało 15 sekund. No, niestety, nie, 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 nie widzę, żeby ten przeciwnik wracał. Hmm. Wrócił, wrócił, wrócił. Dobrze, wrócił. Uff, trzymaliśmy kciuki, wrócił. Ok, bijemy. Tak jak mówiłem, bije na G4 po prostu. Powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. No i ciekawy jestem, co teraz on tutaj wymyśli. Zbił jednak tak szybko. No to jestem szczęśliwy z tego powodu. To to świetnie. No to teraz w ogóle, jak Hetman na przykład zegra tak, no to ja gram Hetman D4. Jest pionek więcej, jest czysty pionek więcej w takim razie. Im mniej teraz figur na szachownicy, tym myślę, że będzie lepiej dla mnie. Aczkolwiek czarne mają też, czarne zepsuły mi strukturę pionów. To jest ten plus, ale ja w tym wypadku jednak wolę mieć pionka więcej. Możliwe, że tutaj takie plany będą też istniały pod tytułem B6, ale wtedy ja się wpakuję po prostu hetmanem na Beszczela. Na G7, że F8, będę mógł kolejnego pionka dziabnąć. Tylko te pionkożerstwo oczywiście niekoniecznie musi być dobre. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co on wymyśli. Może taki ruch. No on ma w ogóle problem. Tutaj jest straszna dziura na Roszadzie. Aha, poczekajcie, przecież po B6 ja mówię, że taki plan może być, ale nie wchodzi. Bo po B6 jest Hetman na 4 z szachem. I wieża ginie. No tak. Wszystko jest y, pod kontrolą. Tutaj raczej nad takim ruchem d5 prawdopodobnie się zastanawiają czarne. Ewentualnie na d6. Ale to i tak czy siak gram hetmanem na g7. Nie, niezależnie od posunięcia. Ten ruch nawet byłby chyba lepszy dla mnie, gdyż y, cały czas gram w ten sposób. A potem nawet długa roszada myślę, że jest ciekawa. Aczkolwiek wieża d1 będzie może bezpieczniejsze, żeby tutaj sobie tego pionka podważyć. Myślę, że Tutaj D5 będzie ryzykowne ze strony y, oponenta. No, zobaczymy. No, ma trochę czasu, 18 minut, jeszcze dużo czasu do, do sobie do pomyślenia. Zobaczymy, jak to y, się wszystko ułoży. Y, no cóż, y, powtarzam, że pion jest cały czas wzięty. To jest ważna sprawa i w takich sytuacjach trzeba. Trzeba troszeczkę Troszeczkę Wyluzować Spokojnie popatrzeć sobie Czy coś nam nie grozi No ale zobaczcie przecież tak naprawdę Wszystkie figury są na ósemce Wszystkie pionki są na siódemce Po dwunastu ruchach Więc to jest raczej chyba rzadki widok No znowu to samo moi drodzy Przeciwnik ma problem z internetem O wrócił tym razem szybciej Dobrze Przeciwnik wrócił szybciej Miejmy nadzieję, że tutaj No właśnie ten problem z internetem Może też go trochę Wybił z rytmu, no cóż, ale to już nie jest nasz problem. OK, zobaczymy, co on tutaj będzie kombinował, czy on? Czy on tutaj coś dobrego wykombinuje? No zobaczymy. Wydaje mi się, że jest dobrze. Jeszcze raz, może Hetman F6, tak bym zagrał raczej, bo chyba trzeba tutaj bronić. Hetman D4 oczywiście nie musi bić, może zagrać nawet Król E7, tak mi się wydaje, ale tu jakiś jest ruch? Nie, Hetman D6, nie, 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 nic z tych rzeczy. Hetman F6, Hetman D4, no jak wybije to świetnie, prostuje pionki i czysty pion więcej w ogóle. Bez żadnej tutaj y, żadnych problemów, y, więc no nie wiem, Hetman E7, może Hetman E7, Hetman. Na g7, jakiś tam wjazd, nie, no tu Hetman wszystko broni, yy, więc no wieża, wiadomo, że wieża na h8 wisi wtedy. No tak, on myślę, że ma ogromny problem, chociaż jeszcze królew 8 trzeba rozważyć. Królew 8 to ja mogę taki Hetman d4 spróbować zagrać z atakiem na wieżę. Wieża g8 będzie aktywna i potem może goniec d3 z atakiem na h7. On wprawdzie może mi wziąć tutaj, yy, ale na h7 będę mógł wziąć i tam próbować grać Hetman h8, króle 7. Mogę wrócić i tu jakieś też są chyba. No, ciekawe sprawy są. Zobaczymy zresztą, co zrobi. No właśnie, jest Hetman F6. Dobra, długo się nie zastanawiam i gram Hetman D4, bo tak planowałem. Chociaż Roszada była też opcją, chyba. Nie, Roszada nie to, bo Hetman E6. Hetman D4 jest y, myślę, że zdecydowanie lepsze, gdyż Hetman F6 nie ma tutaj punktu zaczepki. Zobaczcie, jednak wymyślił ten y, król na E7. Wymyślił ten król na E7. Ok, teraz on może próbować grać w taki sposób, więc chyba utrudnimy mu takim posunięciem. Goniec C2, goniec F3. Tak trzeba grać. No, goniec musi wyjść. Muszę być szybszy i zagrać na F3. Po prostu. Y, jasne, że mogłem wymienić, ale nie chciałem tego robić, gdyż pionki będę miał słabe, a jeden pionek bez hetmanów, y, nie prostując pionków, może mieć y, problemy. Ok, y, w takim razie goniec F3, C5, taki ruch tylko y, patrzę. No, wtedy wybije, i tu będzie słabość. Dobra, go f w 3 gramy, nie ma wyjścia. Tu na B7 będziemy zerkać, może C6, ale wydaje mi się, że C6 to niezbyt. Potem jakaś wieża D1 jest, jest możliwa. Tutaj powinno być dobrze. Według mnie trzeba i tak, mimo wszystko, chyba rozpatrować C5 z tego względu, że czarno muszą próbować jakąś łapać dynamikę niewielką. E, tylko po tym posunięciu trzeba się zastanowić, czy Headman 4 nie, nie przechodzi. No właśnie, jednak jest takie zagranie C5, e, przyblokowuje mi te dwa pionki. E, teraz pytanie jest takie: wybić czy nie wybić? Jeżeli wybije, król wybije, mogę spróbować zrobić długą roszadę, nawet chociaż długa roszada nie za bardzo mi się chce robić, bo, bo tutaj na B nie będę miał opcji, ale z drugiej strony tak. Tak, tak, mam sporo czasu, mogę się zastanowić. Bicie, bicie. Długa ruszada wieża będzie tu atakowała. Wieża D8 może. Kwestia, właśnie jak ja to dalej będę mógł wykorzystać. Może Hetmanem na E4 dać szacha i potem zrobić długą. Hmm. No, hetmany ch chciałoby się zachować. Z drugiej strony, jakbym miał skoczka tutaj zamiast gońca, może bym wymienił. Chociaż też ciężko powiedzieć. Wydaje się, że to jest wszystko w porządku. Teraz tak, wybicie, wybicie, no i długa, jeszcze raz. No kwestia zdwojenia, wiesz, ale on się w jednym ruchu broni. A jak wykorzystać potem przewagę tych pionów? Od razu tych przewagi pionów też nie muszę wykorzystywać. Z kolei tak, jak zagram tu, on gonie, gońcem nie może, bo bije tam. Hetmanem będzie musiał się zasłonić. Ale zaraz, tu pionek będzie wisiał. Aha. Teraz tak, jeszcze raz. C5 jednak było, było, było dobrym zagraniem. Może C5 trzeba było zagrać wcześniej. No trudno, już jest po herbacie, jeśli chodzi o tamten plan. Tutaj król F8, może. I tu mi wisi. Zrobię sobie krótką, on mi zbije. No ja zatakuję sobie pionka tutaj. To będzie miało chyba większy sens, gdy będę miał hetmana. Dajemy szach. Decyzja podjęta. Nie ma wymiany. Chociaż wymiana myślę, że byłaby chyba dobra. Hikaru Nakamura prawdopodobnie wymienia takie rzeczy. Ale król jest w centrum. Postarajmy się dać po prostu szacha. Przy okazji atakuję tutaj, ale też yy, widzę, że tutaj są takie plany. No przede wszystkim zrobię roszadę oleję tego pionka na C3 i spróbuję ustawić wieżę na linii D. Z takim planem spróbuję zagrać. Też czarny musi uważać, bo tutaj jest pod kontrolą punkt B7. Więc to nie jest taka prosta pozycja dla czarnych. No na pewno dla białych jest przyjemniejsza, a coś się z tego urodzi, zaraz zobaczymy. Hmm, no dobrze. Hmm. Zobaczymy, co on tutaj zrobi. Teraz tak, Hetman na E6. Też za dużo nie ma co chyba kombinować, żeby nie męczyć zwojów myślowych. Yy, ale Hetman E6. Yy, tutaj na H4 mogę dać znowu szacha. Chociaż po Hetman E6 może zupełnie zostawić to. Goniec zawsze odbije. Po prostu może rozszadę zrobić albo nawet wykonać taki ruch król E2, chociaż nie. Tutaj pionek C4, B6 w przyszłości, więc A6 może nastąpić. Słuchajcie, no, niby jest taka prosta pozycja technicznie. Znaczy, jest mało figur na szachownicy, nie ma jakiejś tam super ostrej gry, ale możliwości jest wiele. I tutaj trzeba się nieźle sprężać i kombinować, żeby złapać chociaż taką małą cząstkę, właśnie jakiegoś dobrego posunięcia, jakiś dobry plan. No właśnie, właśnie. Hetman zagrywa na E6. Usilnie próbuje mi mój przeciwnik. Wymienić te hetmany. Jeśli zagram tak, czy będę miał potem odskocznie dobrą? Nie będę miał odskoczni dobrej, on tak, i znowu będę musiał wymienić. Mogę chyba to sobie olać, chociaż z drugiej strony, jak zbiję, on nie może zbić końcem, bo tam, Nie, zbije końcem, Mogę, że 8 zagra i będę, będzie miał aktywność. Mogę chyba sobie to teraz y, lekko olać, ale wydaje mi się, że długa roszada może być ciekawa, mm, żeby nie wpuścić potem tu żadnej wieży. Mm, wydaje mi się, że tak. Chociaż nie chciałbym być tutaj złym prorokiem. Nie wiem, czy krótka roszada nie jest lepsza. No, to są te dylematy. Mimo wszystko, słuchajcie. Dobra, raz kozie śmierć. Chyba robię roszadę. Chociaż z drugiej strony jeszcze mi wpadł do głowy ruch wieża B1. Żeby tego pionka tutaj y, mocno y, na, na, naciskać. Mocno pionka naciskać. Tak chyba zrobię. Dobra, tak zrobimy, tak zrobimy, jak wymieni, to wymieni, goniec na e4 wybije i będę tam od razu atakował pionkę na b7 stępem. Potem może spróbuję zagrać król e2, żeby mimo wszystko ten król był w centrum. Z drugiej strony, hmm, z drugiej strony może jednak ta ruszada. Dobra, już po herbacie, trzeba teraz myśleć nad tym, co jest, a nie co było. No i teraz tak, zobaczymy co zrobić. Czy F5 wchodzi? Nie, F5 raczej nie wchodzi. To kolejne osłabienie, bo tutaj po prostu bije wtedy i tam. Dokładnie. Jak wieża zwiąże to tutaj mam z szachem, a jak go nie zbije, to na B7, więc F5 nie wchodzi na pewno, chociaż to jest, że tak powiem. Dobra. Mały problem. Tutaj wieża B8. Zgoda. No i teraz chyba. chociaż też taki ruch jest ciekawy żeby od razu po a5 ja tu ładnie jestem w stanie zaatakować, no właśnie. Tak, myślę, że a4, chociaż brakuje mi roszady. mogę ją teraz zrobić. On zagra tak, jak zagram tak, to on tak i mnie ładnie przyblokuje. Problem polega na tym, że pionki stojące na białych polach mogą być słabe, ale po a4, b6, a5 on tutaj może zagrać. Ja tak zawsze przytrzymam, więc tak będzie kombinował. Yy, ja wybiję, nie, będzie brakowało mi figur do gry. Ja muszę, muszę zagrać tak. Zagram królem na D2, scalam wieżę i teraz tak. Jak zagram i tutaj, ja zagram tu i wtedy król będzie bliżej tych pionków, więc to będzie miało duży sens. Teraz no, czarne musi się namęczyć. Jest pionek więcej cały czas u białych, więc jest całkiem dobrze. Jak zawsze będzie takie zagranie, to zagram sobie G3. Po prostu ustawię pionkę na czarnym polu. Zawsze też można pokombinować takim ruchem H4, złapać trochę przestrzeni w końcówce i tam dociągnąć tego piona jak najdalej. Też jest ryzyko, że ustawię go na białym polu, bo on mnie może przyblokować, to jest raczej, raczej do zrobienia przez czarne bez problemu. I ten pionek może być potem gnębiony przez gońca białopolowego, więc tutaj trzeba starać się na pewno w dużej mierze ustawiać pionki na, bie, na czarnych polach z mojej strony. No tutaj oczywiście jest goniec na razie przywiązany, więc B7, paraliż B7 działa, król D2, no i teraz kwestia, gdzie ja tą wieżę ustawię swoją, no może przez H4 właśnie spróbuję coś zrobić, może wieża po prostu zaraz zagra tak, może wieża B2, wieża B1, no zaraz się zobaczy. Teraz tak, po na przykład ruchu A5 ja sobie tutaj mogę wieżą na B6 ładnie zagrać i w ogóle przyblokuję go świetnie. Nawet takie rzeczy się też dzieją po ruchu A6, no A6 i A5 nie zagra, jestem pewny. B6 ewentualnie może spróbować, ale wtedy może tak po prostu sobie zagramy No i będę go tutaj trzymał ewentualnie, no tak, goniec, goniec D5 dzwonię tutaj pion, pionka na E4. No też są dwie zasady grania z gońcami tymi. Z tego samego koloru. Jeżeli mamy jeszcze pionki a mamy. No to w tym wypadku zasada jest taka: albo ustawiamy pionki wszystkie na białych polach i blokujemy przeciwnika, ale to głównie wtedy chyba, gdy chcemy remis. Teoretycznie, teoretycznie, bo to nie jest zawsze w ten sposób, albo ustawiamy właśnie pionki na czarnych polach. Dobra, i tam gram od razu goniec na d5, nawet się nie zastanawiam, końca aktywnie stawiamy. Oczywiście jak mi zagra tak, to ja podpieram go tutaj i nie z wybić wybicia tym pionkiem, tylko tym pionkiem raczej. Chociaż z drugiej strony z drugiej strony tym pionkiem też może być ciekawe, bo otwieramy linię, a pionkówka będzie wygrana z mojej strony. Dobrze, to też mogę go męczyć tym pionkiem mimo wszystko. Jak tak to szybkie zdwojenie wiesz i tam może się udać. Więc też można czasem na przykład po takim ruchu sobie zagrywam tu i ten ruch mi się bierze B2 zawsze przyda. No, ale po końcu F5 na pewno on takie posunięcie liczy na E4, więc myślę, że niezbyt dobrze to by wyglądało z jego strony. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to, jak to się wszystko ułoży. Na razie 5 minut przewagi na zegarze, więc jest y, sytuacja, myślę, że bardzo, bardzo komfortowa. No i grzecznie czekamy na posunięcie przeciwnika. Na pewno, jak poniżej 10 minut mu się pojawi, to się zacznie może mała nerwówka z jego strony daj, yy, dajmy na to yy, no partia trochę już trwa troszeczkę tutaj yy, już się zastanawiamy yy, i teraz tak co on tutaj może zagrać co on tutaj może zagrać no nie chciałbym być w jego skórze mimo wszystko bo jakby miał pionka g7 no to jeszcze jest inna para kaloszy, ale nie ma i teraz kwestia wykorzystania może tego pionka, którego nie ma może spróbujemy jakoś falangę właśnie pionków tutaj zrobić, chociaż też nie trzeba się śpieszyć spokojnie. Cieszę się też z tego, że królem zagrałem na d2, a nie zrobiłem roszady. Według mnie król na d2 spełnia lepszą rolę, jest w centrum, pilnuje bardziej pionów. Dobra, taki ruch jest możliwy, trzeba grać od razu g3. Nawet się nie zastanawiać, tu ten może próbować takich ruchów, ale tu go nie świetnie wszystko broni, mogę próbować tak i tak grać. Tak po prostu, chociaż z drugiej strony wolałbym zagrać h4 i mieć spokój tutaj na linii, potem e4 może próbować, żeby król miał zawsze jakieś tam furtki. Dużo spokojnej gry, myślę, że tutaj mogę, dużo spokojnych ruchów mogę tutaj raczej wykonać. Ważne, żeby się też nie wplątać ta, w taki wir, że jak przeciwnik zacznie grać szybko, to my również będziemy grać szybko i w ten sposób możemy stracić tą swoją przewagę i tą czujność. To też na pewno jest dobry sygnał do, do, do tego, żeby to trenować, e, mając więcej czasu i spokojnie, spokojnie sobie analizować. Każda partia rozegrana w naszym życiu na pewno jest ważną partią, nawet jeśli to jest partia towarzyska, to warto podchodzić do tego profesjonalnie. Wiem, wiem że większość osób tego nie robi, no ale no takie jest życie. Szachy też muszą bawić przede wszystkim nie tylko uczyć bawić również mieć z tego dużą frajdę. Karuana, Fabiano Karłana, moi drodzy, miał ta, ma takie podejście, że każdą partię gra w taki sposób, jakby grał o życie, tak go nauczył też jego trener. Ta, trener wyznawał takie zasady, więc też myślę, że ma swoje duże plusy. No, jak chce się być zawodowym szachistą, to na pewno w ten sposób trzeba do tego podchodzić. Dobrze, przeciwnik już ma poniżej 9 minut, zaraz 8 minut zostanie mu na zegarze. Róg 3 jest wykonany szybko. Ha, też koniec bronił przecież na, G3, na G2, ale dobra, G3 się przyda zawsze, po prostu zawsze. Tu mogę też sprowokować ruchem H4 do tego H5, on będzie miał pionka, pionka na białym polu, ale nie muszę tego robić. Goniec stoi dobrze, aktywnie. Moim planem następnie może być mimo wszystko zagranie A4, A5. Tylko, że po A4 on mnie może tu przyblokować i spróbować tak mnie atakować. Ja muszę przygotować ruch wieża B2, wtedy A4, jeśli A5, to wtedy wieża na B1 i będzie niespodzianka na B6. Nawet jak tego pionka stracę, to wezmę tego i to się opłaca, bo tam król może mieć problemy później. Ewentualnie wieża A6 tego pionka wezmę. No, te, tego pionka oczywiście na A5 jeszcze nie ma, ale, ale już tak sobie muszę tutaj to mniej więcej kombinować. No widzę, że przeciwnik myśli, myśli, myśli długo. No dobrze, dobrze, myślenie prowadzi do wielu ciekawych rozwiązań. Związań. Poszło H5 od razu, H4 bez zastanowienia. Od razu, no to już ma pionka na białym polu. To jest atut dla nas. To jest atut dla nas, więc to mi też daje jasno do myślenia, że nie mogę ruchu F4 wykonać teraz, bo będę miał słabość na G3. H4 bez myślenia. No i teraz mam po prostu plan taki: wieża B2 i A4A5. Tak będziemy kombinowali. Dobra. Teraz tak moi drodzy, pytanie ze 100 punktów. Czy widać tak, czy nie? Wydaje mi się, że, że chyba nie. Gramy wieża B2. Jak zbiję, to prostuję piony. Jak B5 zagram tu, jak A6, to zagram A4 i zdobywam tutaj tego kolejnego pionka, ten trzyma. Bo jeśli jakbym zagrał tak i by wybił, abym wybił tym, to jeszcze zauważyłem, że jest taki ruch wieża G4 nieprzyjemny. Wprawdzie królem tu ładnie bronię też się wszystko trzyma, ale on ma potem przez F5 opcję przełomów na F4. Dobra, król F6, yy, zgoda. Teraz tak, jeżeli zagram. Jeżeli zagram um, A4, one zajdzie wieżą, ja A5 Właśnie No właśnie. Um, wiecie co? Może jednak wieża B1 mimo wszystko najpierw w tą stronę. No, mam jasny plan, nie pozwalam mu tutaj zagrać. I próbuję tak, konkretnie teraz. Nawet jak zejdzie wieżą, zagram A5, jeśli wybiję to tam wtargnę, po prostu wieżą. Druga zawsze będzie miała kontrolę tutaj nad y, punktem A5 ewentualnie. Tak, no oddam linię, ale tu słabość. No coś, no tak, tu mogę królem potem zagrać i będę, myślę, że też się czuł y, w miarę bezpiecznie w tej pozycji. Ewentualnie jeszcze tak może zagrać, no ale to wtedy E4 bez wahania raczej i król E3 może ładnie zagrać. No plan jest prosty A4. Cały czas z tym planem będziemy grać. No przeciwnik ma 6 minut, więc to już nie jest tak dużo, jeśli gramy partię klasyczną na 25. Yy, więc jest OK, dobra, taki ruch zagrał. Aha! Aha, Aha, Aha. Ale spryciula. Przecież on mi tutaj podważa bardzo mocno tego gońca. No dobrze, ja muszę chyba tak zagrać. On mi wrzuci ruch wieżą. Bardzo sprytnie zagrał. Muszę przyznać. W ogóle tego nie doceniłem. Mogłem zagrać jednak tutaj i królem na E3 się ustawić szybciej. Tu zagram. On mi zagra wieżą. Jak królem, I jeśli on zbije, to tutaj i tracę na E4. Ale Hola Hola, F4 jest wtrącenie, ale nie, na G3 będzie wisiało później. No dobra, to myślę, że zagrał dosyć ciekawie. Wprawdzie ja mogę też tak spróbować. On mi weźmie tego, ja wezmę tego. No nie, no nie po to grałem wieżami, żeby zejść tego, teraz z tego planu. Ewentualnie jak wybije, ale to wybije pionek. I tu będę miał słabości. Jedno jest pewne. A tak bicie, bicie, bicie. Tutaj. Nie no on wraca królem wszystko broni. Ok, mam komfort. Na pewno w, tutaj w taki, że mam tego pionka więcej. Teraz tak, tutaj. Jeśli on zagra wieżą, ja mogę tak zagrać. Jeśli on bije, to ja biję tym. I on F5. No nie będę miał wyjścia potem wieżą, będę musiał zagrać. I wieża z 2. To też będzie dobra pozycja i tutaj z tego planu się ucieknie, ale teraz tak, 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 tak Król E4 to tutaj Może od razu oczywiście zbić to bicie. Król tutaj hmm. Król D3, wieża E8 Tutaj będzie się bronił. Nie, no król będzie bardzo aktywny. E4 bicie, bicie. Tutaj tak. No dobra, będę trzymał, ale nie mam jak przegonić tego króla. Jednego szacha mogę dać. No dobra, jest pięć więcej, zmienię najwyżej koncepcję. Gramy tak. Gramy E4. No, jeżeli jakiś F5 zagra czy coś, no to zacznę wymieniać. Po prostu będę próbował. Dobra, no muszę tym pionkiem. No to trzeba przyznać, też ciekawie rozegrał tą opcję. Tutaj taki ruch F5 teraz grozi. To teraz tu zagram F4, tu, tu, wieża G4. No wejdę, wieżą. No właśnie, mój ten plan może być, był jednak niezbyt fortunny. Może trzeba było się zająć jednak centrum. Ale to też wygląda teraz w miarę, chyba w miarę, chyba ok. Tu ważny pion broni, pola d4. Za chwilę tak spróbujemy królem na d3 zagrać. Może tu będzie chciał królem przejść król e3, król g4. To będę musiał zagrać... O właśnie! Król f5 wygląda na bardzo dobre posunięcie. Tu wtedy jak zagram wieżą, on wieżą, ja tak, on królem. H hmm. to może wymienię, tak, wymiana. Król tu, o ja cię kręcę, ale będzie końcówka. Nie, nie będzie dobra końcówka. Nie będzie dobra końcówka, niestety. To nie będzie dobra końcówka, moi drodzy. Pionkówka będzie troszeczkę, mm, troszeczkę, trudna. No, muszę tutaj wymyśleć inną koncepcję w takim razie. Ty z tymi wieżami trzymać się na razie. Król F5, król E2, król G4, król tutaj. Jeśli król wejdzie tak, no to mam wieża E, D2 i wieża D3, więc go wypędzam. Albo wieża D1 nawet, może nawet lepiej, bo tu że będzie dwójkę kontrolowała lepiej. No więc król F5 chyba odrzucę ten ruch, no, raczej tego ruchu nie zagra, bo tu mam opcję. Jak da mi szacha, to ja wchodzę po prostu tu. No właśnie, więc król E2 zagrał królem m 4 więc król E2 to trzeba koniecznie tutaj pilnować tego, tego pola. Jeżeli zagra wieżą tutaj, to ja mogę sobie wieżą na d1 zagrać. Jeśli król f5, to król na f3 i ta wieża ma tutaj opcje też obronne. Ja nie muszę chyba, chociaż poczekajcie, on teraz tutaj f5 będzie grał. Ale nie, po f5 to ja mam ruch f3, król e5 i król f2. Jeszcze raz, f5, tak, tak, tak. Dobra, to już jest nieaktualne. Znaczy, ja w ogóle teraz mogę zagrać F3, on tutaj i tu sobie zagram. I to jest chyba lepsza kontynuacja dla mnie. Wydaje mi się, że tak. Chociaż poczekajcie, jak zagram tak, on tu, jak tu, ten król będzie miał problem. On tak. Nie będzie miał problemu. Dobra, F3, jedziemy F3 z szachem. Ten ruch myślę, że teraz trzeba zagrać i król na. Aha! Już wiem, coś źle zagrałem, słuchajcie. On teraz może sobie zdwoić wieżę. Tu mi pilnuje, bo ja chciałem tak zagrać. Przeoczyłem to i nie mogę, bo tutaj pionka stracę. Jeszcze widzę taką kontynuację. Jeśli będzie chciał zdwajać wieże, no to wieża G1, jeśli zdwoi wieże, no to G4, tu bicie i wjechanie nawet wieżą. Eee, tutaj ten pion się będzie pilnował przez wieżę. No troszeczkę wieżówkę chyba. Znaczy no jest pionek więcej, to jest dużo oczywiście, ale te moje wieże nie stoją niefortunnie. Jakby one były na jednej linii A. Yy, znaczy, na, jedne, na jedyneczce, przepraszam, to bym mógł spokojnie tutaj planować wymianę wież. No, niestety, ale z drugiej strony, jakbym na przykład tam spróbował zagrać, tutaj, on, on jeszcze raz, on tam sobie gdzieś z wieże. a tutaj będzie grał, yy, tu nie może ich zdwoić, no to myślę, że gorszy plan. Dobra, wieża G1 trzeba grać od razu z planem wieża E2. No, to jak jedną wieżę mi się uda wymienić, to będzie dobrze. To on chyba zagrał źle jednak w tym momencie. Myślę, że zagrał źle. Ale teraz pytanie: czy ja muszę tutaj grać na E2? Może tak? Nie, ale mimo wszystko chyba będę walczył tutaj, gdzie jest, gdzie jest walka. Chociaż B5 jeszcze wchodzi. Ale nie, B5 to bije, ten bije tego. Najwyżej B5 ja zagram tutaj, zawsze mam szacha, wezmę tego pionka. No tak, on nie może grać B5. Na A6 zawsze mam jakiś ruch. A4 wybił, a to jest ciekawe. A to mnie zaskoczył. To teraz mam próbę takiego ruchu jak król E3. Albo król F2 po prostu i wieża E1. Chyba najprościej będzie. Pionek więcej, to pionek więcej. Dokładnie. Król F2 broni tego pionka i wieża E1 gram. On ewentualnie tam będzie mógł próbować coś zrobić. Ale to ja zawsze mam pewną kontrolę tutaj wieżą na B1. Dobra. I teraz tak. Pytanie, czy tu, czy zagrać tak. Mam dużo ruchów. Ym... Nie, a 4 myślę, że trzeba. On a 6 zagra. Zawsze się pozbędę tej słabości. W razie czego? On zagra a 6, to na bank. Ok, i teraz tak. Wieża e1, b5. Bicie. Bicie. I wieża b1. Od b4. Bicie. Bicie. Wieża b3. Król tu. O no tak, jakąś aktywność chcę złapać. Wprawdzie mogę chyba. Tutaj, tutaj, tu, 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 tu i tam próbować, chociaż. No właśnie. Na razie zagram B1. Tak, w razie czego, żeby nie mógł zagrać B5. To też jest taktyka partii taka, żeby... Żeby go tutaj... A to może teraz... Tak, A5, A5 zagram B5 bicie. Bicie. Tu, tu. Momencik. Tak, tak. Bicie, bicie. Bo wierzą nie zbije, bo ten pionek do, dochodzi do przemiany. Czyli tak, A5, tak, tak, tak. No C4 nie bardzo. Chociaż C4, B4, król. Tak, tak. On tego piąka weźmiemy tylko. Hmm. Tak, 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 tak. A sześć wieża. No nie, chyba nie mogę. Yy, mogę za to zagrać w taki sposób. Troszeczkę króla wyżej podprowadzić. Troszeczkę wyczekać jeszcze. No, i królem tak mogę zagrać. On może w ten sposób, a nie zagrał, tak. Dobra, król jest przy pionkach, więc to już jest dobrze. Myślę, że tak. Tak, jak tam będzie bicie do końca, to mogę to zrobić. Tak, dobra, jedziemy tak. No to jak on sobie zagra. Tam yy, mogę też tak, tak, tak mogę, ale tu bije chyba tym mimo wszystko. Ok, i teraz yy, wybić trzeba, czy D3. Myślę, że dam szacha. Wybicie, wybicie, to będzie dobrze wolny pionek. Na no szacha trzeba dać. Szacha trzeba wtrącić. Jak zagra tak, to ten może iść do przodu. Wybił na pionkiem. Trzeba bić. To wygląda dobrze. No i teraz tutaj. To wygląda dobrze. Tak, mogę tutaj dać szacha. On mi weźmie tego, ja tego. Ja no pionek idzie do góry. Teraz mogę leć szacha, on tu. Tutaj, 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 tam, tu, tam. Hmm. A tym pionkiem, potem tym? A no właśnie. Do góry pionek leci. Na g5, Ok, ten pionek do góry. I do góry. Tak, tu zajmujemy wieżę. I teraz... Y Król tu, król tu tak, to no muszę królem tutaj yy, i wjeżdżę teraz tu, na tego pionka. Jak on zagra tak, to ja wezmę pionka potem drugiego. Jest zwycięstwo w kieszeni. No tak, 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 to jest już zwycięstwo. Tak, jest zwycięstwo. 49 ruchów. Moi drodzy, zerknę sobie teraz na analizę tej partii szybciutko. Tak, z ciekawości, jak pokazuje tutaj maszyna, czyli D4, tak poszło, tak, 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 tak. Goniec F4 i G5. O G5, jak widać, komputer ocenia słabo. Goniec G3, skoczek. Nie, tutaj. Yy, tutaj H4 każe grać komputer, no tak, a tu już trzeba konkretnie znać jednak ruchy, no wydaje mi się, że logiczne, skoczek F3, skoczek C6, skoczek, wybicie do końca, tak, H4 mimo wszystko teraz pokazuje, no znowu ostro, tego pionka nawet tracić można, no tak, ale to są, no mówię, to są już takie, no trzeba znać, znać po prostu wariant. Ok, zobaczcie, duża przewaga, no duża, no i plus 1 po prostu podebić. G4, to błąd jednak chyba. Ale poczekajcie, nie pokazuje w ogóle bicia. No to ciekawe. Yy, no dobra, ale ja wybiłem, yy, wybiłem. Goniec bije, też jest OK. Aha, bo ja mam jedną linię tylko. G4, poszło tak, tak. No tutaj dosyć łatwo to wygląda. Yy, troszeczkę szybko przestawiam. Goniec, tutaj wygląda na razie dobrze, bez błędów. Goniec F3 z atakiem, bierze C5. A właśnie, Hetman D2 pokazuje. A, w ogóle takiego ruchu nie brałem pod uwagę. Hetman D2 czy Hetman D3, dobra szach, tak, tak. Bierze, wygląda też solidnie. Dobra, bicie, bicie. Bieża B8. Już się trochę nagadałem podczas gry, więc tutaj jest troszeczkę szybciej sobie przerabiam. Wybaczcie. Ciekawi mnie bardziej końcówka, czy tam jakichś błędów nie popełnimy. Wydaje mi się, że tak. Goniec tutaj wygląda dobrze. G3, H5, H4, goniec E6. Ok. Wieża B2, może nie najlepsze. Pokazuję, żeby grać A4. Wieża B2, to jest taka myślę mała niedokładność. tak, Goniec f3, teraz patrzy tutaj, ale fajnie to wygląda. No dobra, poszło w ten sposób, król e5, e4, bicie, bicie. Tym pionkiem, prawda? Tym pionkiem. Król e2, a król f5 jak pokazuje? Król f5, pokazuje, żeby grać a4. Twardo tam, może. No cóż, partia partii poszło tak, jak poszło. Wieża e8. No, taka remisówka teraz, zobaczcie, f3, król f5, jednak wypuściłem gdzieś tą przewagę i wieża g6, niedobre, tutaj jednak trzeba było grać wieża e5, tam wieża e7, żeby zdwoić, tak, i mogłyby być problemy, znaczy problemy jeszcze takie techniczne, bym grał po prostu wieża na g1 i tam próbował grać. Dobra, wieża g6 poszło, tutaj e5, wieża e2, wymianki, wymianki. A4, a6 wieża b1 pokazuje jednak, tak, żeby mieć czas na podprowadzenie króla. Otóż to jednak dobrze tutaj coś pograłem. że g1. Dobra, tutaj bicie, bicie. Bicie, bicie. g5, tak, wieża. Dobra, h5, tutaj wieża, h2, g6. Ok. No dobra, partia. W miarę czysta, większych błędów chyba nie było Mimo wszystko, tutaj zobaczcie jak król zagra tak To ja biję tutaj, jeśli wieża bije Wybijam dwa pionki i powinien sobie poradzić Bez problemu, no dobrze Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Partia y, na żywo y, Tutaj wyszła dobrze z analizą Mam nadzieję, że coś tam wyciągniecie z, y, z tej partii dla siebie Serdecznie pozdrawiam, do następnego Razu, trzymajcie się, hej!